8 wieków głuchołas. Na 2 lata przed końcem XII wieku piastowski władca Śląska, książę Bolesław Wysoki, sławny z rycerskich wyczynów pod Mediolanem, podarował swemu najstarszemu synowi, biskupowi Wrocławia, Jarosławowi Opolskiemu, okolice Nysy i Głuchołaz, obejmujące na południu tereny aż po masyw pradziada w dzisiejszych Czechach. Po odkryciu terenów złotonośnych w pobliżu zlatych Chor, biskup Wawrzyniec, kolejny właściciel tych należących już do kościoła ziem, kazał w zakolu Białej Głuchołaskiej na szlaku z Ołomuńca do Wrocławia założyć miasto pełniące funkcję placówki handlowej, a także warowni strzegącej tych terenów przed zagrożeniem z sąsiednich Moraw. Dopiero ćwierć wieku później, prawdopodobnie około 1222 roku, nastąpił ważny moment powstania nowej osady, czyli lokacja miasta. Głuchołazy były lokowane na prawie flamandzkim. Większość miast na Śląsku było lokowane na prawie magdeburskim, bądź odmianie tego prawa tak zwanym prawie średzkim. Prawo flamandzkie w odróżnieniu do prawa magdeburskiego pozwalało na dziedziczenie kobietom, a także w prawie flamandzkim była znacznie silniejsza rola pana miasta, czyli wójta. Z tamtego okresu zachowało się bardzo niewiele śladów po mieszkańcach. Dokument z 1263 roku wspomina o piekarstwie, szewstwie i rzeźnictwie, a także wymienia 2 młyny. Informuje również, iż część mieszkańców trudniła się także eksploatacją pokładów złotodajnych, uiszczając należne biskupowi czynsze w złocie. Istotnym źródłem dochodów było również piwowarstwo. Uprawniony przywilejem mieszczanin, kiedy przychodziła jego kolej, porzucał inne zajęcia, by pozyskać zboże i chmiel. Wypożyczał za opłatą od samorządu miejskiego potrzebne naczynia oraz panew prowarniczą i przystępował do uważenia ściśle określonej przepisami ilości piwa. Według szacunków historyków przywilej piwowarski zwany urbarzem piwnym posiadało aż 100 głuchołaskich mieszczan. Domów mieszczańskich było prawdopodobnie około 100. Wniosek taki możemy wyciągnąć na podstawie urbarza piwnego, który nadawał przywilej ważenia piwa 99 mieszkańcom miasta. W zabudowie miejskiej dominowało budownictwo drewniane bądź o konstrukcji szachulcowej. Świadczy o tym fakt, że nie znaleziono jak do tej pory żadnych pozostałości piwnic gotyckich. Murowanym budynkiem, i to od samego początku, był kościół miejski. O tym, iż pochodzi właśnie z tamtych czasów, świadczy nie tylko imię patrona świątyni, czyli Święty Wawrzyniec, co stanowi oczywiste nawiązanie do osoby fundatora miasta, lecz także cała fasada zachodnia z wieżami, czyli tak zwany Westwerk, oraz wspaniały romański portal, który rysował niegdyś sławny profesor Zinn. Kamiennych murów z prawdziwego zdarzenia miasto doczekało się dopiero jakieś 100 lat od daty jego lokacji. Z inicjatywy biskupa Przedsława z Pogorzeli, wielkiego dobroczyńcy Głuchołaz, wał z palisadą został zastąpiony przez mur obronny z kamienia łamanego 5-metrowej wysokości. Gdy fortyfikacjom przydano również wieże obronne strzegące bram miejskich, księstwo biskupie zostało zhołdowane jako jedno z ostatnich na Śląsku królowi Czech i cesarzowi niemieckiemu Karolowi IV. Dlatego też herb księstwa Nyskiego znajdziecie na wieży staromiejskiej słynnego mostu Karola w Pradze, który zaczęto budować dokładnie w tym samym roku. Rozpoczął się trwający prawie 400 lat okres panowania Czechów, a później dynastii Habsburgów. Pod koniec średniowiecza Głuchołazy spotkała katastrofa – najazd husytów. Ich oddziały prowadzone przez Prokopa Wielkiego, który został wodzem po śmierci Jana Żyśki, używające nowoczesnej i skutecznej przeciwko rycerstwu taktyki walki w taborze,
rozgromiły pod Nysą wojska biskupa wrocławskiego Konrada IV. Przy okazji zdobyły Głuchołazy. Husyci zafundowali tu rzeź mieszkańców, grabież i podpalenie miasta. Podnoszenie się z upadku zajęło aż 100 lat. Wprawdzie po 25 latach odbudowano chór kościoła parafialnego w gotyckim już stylu, ale kolejny ważny miejski budynek, czyli ratusz, wzniesiono dopiero w czasie renesansu. Zanim spłonął, ozdabiał pustą dziś płytę rynku. Lata spokoju minęły wraz z wybuchem wojny 30-letniej. Najpierw księstwo biskupie najechał dowódca wojsk protestantów śląskich Jan Jerzy Hohenzollern, władca sąsiedniego Karniowa. Potem mieszczanie zmuszeni byli przez wiele lat płacić tysiące talarów na utrzymanie wojsk cesarskich dowodzonych przez najsłynniejszych generałów, którzy kilkukrotnie obierali sobie środkową część księstwa nyskiego za swą bazę. Na parę lat przed końcem wojny doszło do straszliwego festiwalu grabieży podczas przemarszów przez Głuchołazy wojsk szwedzkich, dowodzonych przez równie słynnych i brutalnych generałów Torstenssona i Königsmarka, na przemian z wojskami cesarskimi arcyksięcia Leopolda Wilhelma, który uzupełnił te ponure występy najbardziej znanych ówczesnych celebrytów. W 1648 roku, po pokoju westfalskim kończącym straszliwą wojnę, na głuchołaskim rynku posadzono rosnącą po dziś dzień lipę pokoju. Inną pamiątką tamtych strasznych czasów jest kościółek Świętego Rocha i jego wspaniały późnorenesansowy ołtarz ufundowany przez proboszcza Eliasza Borna, który odnotował w kronice parafialnej wywołaną przez wojnę wielką epidemię cholery. Skutkiem 30 lat wojny były nie tylko zniszczenia, ale także olbrzymie zdziczenie obyczajów. Taki klimat społeczny stanowił podatny grunt dla rozwoju wiary w gusła, zabobony, czary. To z kolei spowodowało, że rozpoczął się tutaj proceder procesów na czarownice. Objął całe księstwo nyskie. W Głuchołazach największe nasilenie miało miejsce w latach 1651-1655. Doszło nawet do tego, że rajcy miejscy pozwolili na oskarżenie o konszachty z diabłem swoich żon. Sprowadzono w celu przesłuchań do Głuchołaz tron czarownic, czyli specjalne narzędzie tortur, a do wykonywania wyroków, u nas w przeciwieństwie do innych miast, nie palono ofiar na stosie czy bądź w specjalnym piecu, a wieszano na wzgórzu wisielczym, czyli Gartenbergu. Procederem tym kierował mistrz katowski Georg, który za tę straszną usługę dostał zapłatę w formie gotówki, a także licznych baryłek wina. Po zakończeniu działań wojennych nastał stuletni okres względnego spokoju, a miasto osiągnęło już sylwetę przedstawioną na weducie słynnego rysownika. Szczyciło się nią do końca rządów austriackich Habsburgów. Sensacją tamtych lat był przemarsz jednego z pułków polskiego korpusu Hieronima Augustyna Lubomirskiego, powracającego ze słynnej odsieczy oblężonego przez Turków Wiednia. Staraniem biskupa Franciszka Ludwika Neuburga, jednego z najważniejszych ludzi ówczesnej Europy, elektora Rzeszy Niemieckiej, posiadającego prawo wyboru cesarza, w 1731 roku głuchołaski kościół Farny zyskał wspaniały, zachowany do dzisiaj barokowy wystrój wnętrza. Niestety już 10 lat później władająca Śląskiem młodziutka cesarzowa austriacka Maria Teresa została zaatakowana przez Fryderyka Wielkiego. W efekcie trzech krwawych wojen Śląsk i księstwo biskupie zostało podzielone, a jego większa część włączona do Prus. Głuchołazy stały się wtedy miastem nadgranicznym.
Ostateczny kres przynależności Głuchołaz do księstwa biskupiego przyniosła jednak dopiero epoka wojen napoleońskich i kontrybucje nałożone na Prusy po przegranej wojnie w 1807 roku. By je spłacić, król pruski Fryderyk Wilhelm III w 1810 roku dokonał sekularyzacji i przejęcia majątków kościoła katolickiego. Definitywnie skończyła się w mieście kilkuwiekowa historia mecenatu, opieki i rządów biskupów wrocławskich. Dwadzieścia 5 lat później wybuchł w mieście ogromny pożar uwieńczony na obrazie z Muzeum Powiatowego w Nysie. Pastwą ognia padło prawie 2/3 zabudowy w obrębie murów. W połowie XIX wieku w Głuchołazach zaczyna rozwijać się przemysł. Powstają wówczas 2 cegielnie, fabryka koców, szali, a także fabryka zapałek, oddział zakładów w Sianowie. Najsilniejszą jednak gałęzią przemysłu jest przemysł papierniczy. Na jego użytek zaczynają działać tutaj 2 ścieralnie drewna, ale z czasem właściciele tych ścieralni łączą siły i z początkiem XX wieku zakładają papiernię, która istnieje do dzisiaj. W 1864 roku został uruchomiony nowoczesny browar Bergkeller, który rozpoczął produkcję piwa typu pilzneńskiego, a następnie bawarskiego. Jednocześnie do miasta doprowadzono kolej. Pierwsze powstają połączenia z Nysą i z austriackim, dzisiaj czeskim, Krnowem, a po 13 latach połączenie z Jesenikiem. Dzięki temu aż do końca II wojny światowej z Głuchołaz można było dojechać do Opola, Wrocławia, Pragi i Wiednia. Wielkie powodzenie niedalekiego uzdrowiska w Jeseniku stało się impulsem do podjęcia działalności leczniczej w Głuchołazach, gdzie również zaczęły powstawać zakłady wodolecznicze i domy zdrojowe. Na początku stosowano leczenie oparte na metodach Wincenza Priesnica. Stąd pochodzi nasze słowo prysznic, a wdrażanych w Głuchołazach przez jego zięcia. Później uzdrowisko przeszło na system leczenia zimną wodą, opracowany przez księdza Sebastiana Knajpa, wprowadzony tu z kolei przez jego ucznia. Sławę Głuchołaz budowały liczne widokówki ukazujące zabudowę uzdrowiskową. Z tamtych czasów pochodzi również park uzdrowiskowy, założony staraniem Głuchołaskiego Towarzystwa Promenadowego na obszarze chałt pogórniczych dawnych terenów złotonośnych. Słaba sytuacja finansowa, kondycja finansowa Ferdinandsbad, i to już przed I wojną światową, a także odchodzenie innych sanatoriów wodoleczniczych właśnie od tradycji wodoleczniczej powodowało, że Głuchołazy z uzdrowiska wodoleczniczego zamieniały się w bazę klimatyczną, Luftkurort. Tutaj takim przykładem jest pojawiające się nowego profilu leczniczego jest leczenie gruźlicy. I pierwszym takim ośrodkiem jest wybudowana w latach 20. prowincjonalna lecznica gruźlicy. Druga wojna światowa, poza zniszczeniem mostów, oszczędziła miasto. A w 2 dni po kapitulacji III Rzeszy do Głuchołaz przyjechały polskie władze administracyjne na czele z Szymonem Koszykiem i Edwardem Mrożkiem. Jedną z pierwszych czynności nowych władz była zmiana nazwy z niemieckiej Ziegenhals na Głuchołazy. Tak rozpoczęły się najnowsze dzieje miasta.